Pan z wami. Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w innym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i ucknie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, na piątą niedzielę Wielkiej Nocy liturgia Kościoła ukazuje nam postać Jezusa Chrystusa, który mówi o sobie, że jest winnym krzewem. W ubiegłym tygodniu Jezus mówił o sobie: jestem dobrym pasterzem i znam swoje owce. To jest taka kontynuacja pewnej refleksji nad tym, jak my również interpretujemy osobę Jezusa Chrystusa we własnym życiu. Kim dla nas jest Jezus? Kiedy przyglądamy się życiu, kiedy przyglądamy się historii człowieka, często niestety nachodzi taka refleksja, że Jezus nie jest tym w naszym życiu, kim pragnie być. Często próbujemy budować swoje życie obok. Często idziemy własnymi ścieżkami. Staramy się zachowywać tak, jakby nic się nie wydarzyło. To jest droga donikąd, pusta, u kresu której zawsze jest frustracja, poczucie niespełnienia, katastrofa. Ludzkość nieraz już upadała i nieraz przeżywała swoją katastrofę. Zawsze wiązało się to z ludzkimi dramatami, burzeniem tego, co się wznosiło latami, i śmiercią. Dlatego ta refleksja wielkanocna jest dla nas taką ważną, abyśmy w tej rzeczywistości, w tej perspektywie zmartwychwstania Chrystusa próbowali odnaleźć nasze relacje i budować się na nowo, szukając więzi z Chrystusem, dostrzegając w Nim tego, kim On jest dla nas. W ubiegłym tygodniu słyszeliśmy: ja jestem dobrym pasterzem, oddaję życie za swoje owce i znam swoje owce po imieniu. Moi drodzy, przez chrzest zostaliśmy wprowadzeni do tej wielkiej trzody, owczarni Chrystusa, i przyjęliśmy imię. Na chrzcie nadajemy imię ochrzczonym. Bez względu na to, w jakim czasie ten chrzest przyjmują, mają to imię z chrztu nadane.
To jest to imię, pod którym nas zna Jezus. I nikt z nas nie jest dla Niego anonimowym. On zna swoje owce. I dzisiaj każdy z nas może sobie uświadomić to, że zna mnie i wie wszystko o mnie. I pomimo tego, że jestem takim, jakim jestem, konfesjonał jestem świadectwem, że nie zawsze jestem dobry, bo tam przychodzę prosić o łaskę przebaczenia, miłosierdzia, to On mnie kocha. Z ludźmi jest tak, że często lubimy tych, którzy nas lubią. Posłuchamy bardziej lub mniej tych, którzy nas słuchają, którzy nam zawsze pomogą. Na tych jesteśmy otwarci, a tych drugich, których nie znamy, albo znamy mniej, albo nam w jakiś sposób w relacjach nie wyszło, to już inaczej interpretujemy i oceniamy. I nie mamy dla nich tyle empatii. Pamiętamy nieraz dziada pradziada, że coś tam było między nami, naszymi rodzinami. Jesteśmy pamiętliwi. A Pan Jezus? Nie. Nie pamięta złego. Jego miłość jest bezwarunkowa. Kocha każdego, bez względu na to, jakim jest człowiekiem, z nadzieją, że zrozumie tę miłość, doceni i zakocha się w miłości Bożej. I zapragnie być z Chrystusem i być tak z Chrystusem bardzo, jak w dzisiejszym obrazie Pan Jezus odwołuje się do winnego krzewu i winnej latorośli. Winny krzew jest tym, który rośnie. Jest każdy, kto uprawia winnicę, każdy, kto uprawia, to wie, że rośnie wiele lat, ale z tego krzewu wyrastają każdego roku winorośle. Te latorośle, te, które wydają owoc, bo to na nich potem wyrastają kwiaty i piękne grona. Jezus odwołuje się do obrazu dla swoich słuchaczy bardzo czytelnego. Wszyscy wiedzieli, że kiedy latorośl pięknie się rozwinie, kiedy czerpie ze soków winnego krzewu, to musi wydać piękny owoc. I Jezus mówi, ja jestem winnym krzewem. Jeśli wy zakorzenicie się we mnie, jeżeli będziecie słuchać tego, co wam mówię, jeżeli będziecie stosować zasady, które ja wam już jako pierwszy, przykład dając, pokazuję, to będziecie przynosić owoc obfity. Jest też pewna uwaga. Jeśli nie, to takie winne latorośle się odcina, usychają, a potem spala się je w ogniu. Czyli ta gorycz pustego, niespełnionego życia, niewieńczona zwycięstwem i zmartwychwstaniem ku chwale. Takiego życia nie chcemy, ale pragniemy życia Jezusowego. Chcemy życia pełnego zmartwychwstania, powstawania każdego dnia, kiedy otwieramy oczy z tym pragnieniem, aby przeżyć ten dzień dobrze. Zgodnie z zasadami, przykazaniami i z tym największym, abyśmy się wzajemnie miłowali. Moi drodzy, to jest lekcja życia, do której nas zaprasza Jezus, abyśmy ją odrobili. Nie bójmy się, nie obawiajmy się, bo z dobrego zasiewu zawsze rodzi się dobry owoc. Życzmy sobie tego i wspierajmy się nawzajem swoją życzliwością, dobrym słowem, modlitwą. Wspierajmy się w tym, abyśmy w naszym życiu siali tylko to dobre ziarno, które będzie owocowało dobrymi owocami. Amen.